Siemanko, z tej strony Kasper i Karol z Amper TV. Jesteśmy na budowie, z której przygotowujemy też ten mały raporcik. Zobaczycie, co tutaj działamy. I teraz chciałbym w sumie dzisiaj pokazać wam bruzdowanie pionu na instalacji przeciwpożarową ADGS-y. Taki, co Karol właśnie trzyma. Dwużyłowy do sterowania przyciskami. Oto klatka, którą będziemy buzdować, jak widzicie, potynkowana. Jesteśmy tu za późno. Nasza bruzdownica Makita. Tego podłączymy zaraz odkurzacz, który będzie odsysał nam pył z bruzdowania. No musimy przy tym być ostrożni, bo nie my pojawiliśmy poprzednie przewody, a wiemy, że gdzieś na tej ścianie idą linie zasilające do tych mieszkań. No widzimy pod samym sufitem, że gdzieś to tu przechodzi, także najprawdopodobniej będę leciał bruzdownicą od posadzki do nadproża i resztę taką bruzdownicą. Najlepsza, najbezpieczniejsza. Lecę opowiedzieć, jakie mieliście najgorsze wjazdy z bruzdownicą. No teraz miałem wtedy, pamiętam, opcję, że 6 skrętek przeciąłem w bruzdownicę. No, i potem pół dnia stoi się na drabinie i wszystko z żelkami ładnie łączyć. No dobra, działamy. Podłączamy odkurzacz do źródła zasilania. Na bruzdownicę do odkurzacza. Odkurzacz potem nastawiamy na tryb auto. I on załącza odkurzanie, kiedy nie załączamy bruzdownicy. Na bruzdownicy, jak widzicie, jest tutaj małe takie zabezpieczenie. Jak przesuniemy, to dopiero jesteśmy w stanie nacisnąć, inaczej spust nie pozwoli się nacisnąć. No i od razu zaczyna chodzić odkurzacz, taki secik. Tak wygląda bruzda po wyczyszczeniu środka. Tu było robione bruzdownicą, a tam wyżej już ręcznie. W OLZ to na szczęście nie znalazłem. Schowam się do naszej kanciapy, żeby wam powiedzieć. No, więc będę leciał dalej z tymi bruzdami dzisiaj cały dzień. I to by było na tyle. Także szykuje się ten raport jeszcze z budowy. I to... Także bądźcie na bieżąco. Niedługo wpadnie raporcik z całej budowy. Trzymajcie się. Strzała.